dzisiejszy materiał będzie nieco inny niż pozostałe na tym kanale, a to dlatego, że opowiem Wam o dwóch na pozór bardzo do siebie podobnych sprawach, których finał był zupełnie inny. Dlaczego? Ano dlatego, że sprawy te były rozpatrywane w dwóch zupełnie różnych rejonach Polski. No i pewnie możecie tutaj pomyśleć, że no dobra, w dwóch różnych rejonach Polski, ale to przecież dalej była jedna taka sama Polska. Obowiązywało to samo prawo. No i tak niezupełnie macie rację. Ale nie chcę tutaj uprzedzać wypadków, dlatego po prostu zaproszę Was na dzisiejszy materiał. Nie wiem, jak długi będzie dzisiejszy podcast. Podejrzewam, że będzie raczej z tych krótszych, ponieważ te obie historie nie są jakoś wybitnie obszerne. Natomiast chyba pokażę Wam trochę i pomogę Wam zrozumieć, dlaczego niektóre wyroki były takie, a nie inne. Dlaczego niektórzy skazani byli traktowani tak bardzo łaskawie, no a niektórzy słyszeli najostrzejsze wyroki za jakieś drobne przestępstwa. Zapraszam Was do wysłuchania historii o pewnych dwóch kobietach, które znalazły się w bardzo ciężkiej sytuacji życiowej. Warszawa. Początek maja 1935 roku. Bronisław Dubczyk, brat dozorcy domu przy ulicy Pawiej 41, właśnie schodził do piwnicy. Jego brat poprosił go o pomoc, rzekomo w sprawie niecierpiącej zwłoki. Brat mówił, że trzeba pilnie sprawdzić poziom wodomierzy, zupełnie tak, jakby ta sprawa po prostu nie mogła sobie poczekać. Dubczyk kręcił nosem. Nie chodziło jednak o to, że musiał zejść do ciemnego pomieszczenia poniżej, ale brat poinformował go, że jedna z lokatorek zgubiła klucze do piwnicy, a to znaczyło, że jeżeli chcą dostać się do środka, no to nie ma innego wyjścia, po prostu muszą wyważyć drzwi. Mogą oczywiście również poczekać, aż lokatorka odszuka zgubę, no ale wodomierze trzeba sprawdzić jak najszybciej. A przynajmniej tak twierdził brat Bronisława. Bronek rad nie rad wyważył drzwi i skierował się do liczników. Jego uwagę przykuł duży, wybrzuszony i zawiązany sznurkiem worek po cukrze. Dubczyk nie wiedział do końca dlaczego, ale coś wewnętrznie kazało sprawdzić mu ten tajemniczy pakunek. Było to nieco dziwne. Worek nie leżał gdzieś na uboczu, gdzieś pod ścianą rzucony przez jakiegoś lokatora, ale na samym środku piwniczej podłogi. Zupełnie tak, jakby chciał zaakcentować swoją obecność. Upewnić się, że nie pozostanie niezauważony. Dubczyk podszedł do torby, rozplątał linkę i już po chwili zakrywał swoje usta ręką w niemym krzyku. W środku znajdowało się ciało dziecka. Małego dziecka. Dubczyk zdążył jeszcze zauważyć, że odnalezione zwłoki bez wątpienia należały do świeżo urodzonego chłopca. Ale najgorsze w tym wszystkim było to, że na szyi niemowlaka można było zaobserwować głęboką ranę ciętą. Bronisław Dubczyk wiedział, że o swoim odkryciu musi powiadomić odpowiednie służby. Kamienica przy Pawiej niechybnie była niemym świadkiem okrutnego morderstwa. Po przekroczeniu progu posterunku Dubczyk skierował się do pierwszego napotkanego policjanta. Jak się szybko okazało, był to posterunkowy Dąbrowski. Kiedy funkcjonariusz usłyszał o makabrycznym znalezisku, natychmiast udał się na miejsce zbrodni. To właśnie on będzie prowadził śledztwo w tej sprawie. Posterunkowy od razu zauważył zależność pomiędzy zamkniętymi drzwiami do piwnicy, ciałem noworodka leżącym na środku podłogi oraz kluczem, który rzekomo zgubiła jedna z lokatorek. Posterunkowy zapytał o personalia kobiety, która jako ostatnia była w posiadaniu kluczy, które rzekomo gdzieś się zgubiły. Tym sposobem Dąbrowski dowiedział się od dozorcy, że zaledwie dzień przed odkryciem mężczyzna był w mieszkaniu niejakiej Idessy Flint. Kobieta wyglądała na chorą i leżała w ciężkim stanie w łóżku. Zapytana o klucz, odparła, że gdzieś jej się zagubił, ale jak tylko odzyska siły i choroba nieco odpuści, to go odszuka i oczywiście odda stróżowi.
Dozorca początkowo przytaknął, jednak już następnego dnia musiał pilnie dostać się do piwnicy. Dlatego też, nie zważając na brak klucza, poprosił swojego brata o wyważenie drzwi. Tam Bronisław Dubczyk dokonał makabrycznego odkrycia. Puzzle zaczynały składać się w jedną całość. Ciało noworodka, zagubiony klucz i tajemnicza choroba Idessy Flint. Zdawało się, że zagadka zdążyła znaleźć swoje rozwiązanie, zanim posterunkowy zdążył na dobre rozpocząć swoje śledztwo. Ponieważ jednak według relacji Dubczyka podejrzana kobieta nadal była obłożnie chora, Dąbrowski postanowił dowiedzieć się o Flintównie czegoś więcej. Tak też trafił na jej kuzynkę, Goldberżankę. Od dziewczyny dowiedział się, że Idessa Flint była zaledwie 19-letnią dziewczyną pochodzenia żydowskiego. Kobiety prowadziły wspólnie interes. Na warszawskiej Pradze znajdował się ich sklep, w którym kuzynki handlowały warzywami. Kilka dni wcześniej, wieczorem, kiedy dziewczyny wracały właśnie z pracy do domu, Goldberżanka zauważyła dziwne wypieki na twarzy Idessy. Według relacji Goldberżanki policzki Flintówny miały zacząć się niezdrowo mienić. Pomyślała wtedy, że zapewne jej kuzynka wykazuje pierwsze objawy choroby. Jej przypuszczenia szybko się potwierdziły. Kiedy tylko Flintówna przekroczyła próg domu, od razu osłabiona osunęła się na łóżko. Poprosiła wtedy Goldberżankę, by ta przyniosła jej pomarańcze z piwnicy, co też kobieta bez problemu zrobiła. Kiedy wróciła na górę, stan jej kuzynki nie uległ żadnej poprawie. W końcu Flintówna powiedziała: „Ja się bardzo źle czuję. Proszę cię, idź już do domu”. Goldberżanka posłusznie opuściła mieszkanie przy ulicy Pawiej 41. To jednak wcale nie oznaczało, że nie przejmowała się stanem zdrowia Idessy. Była, można powiedzieć, najbliższą jej rodziną. Już następnego dnia rano ponownie przekroczyła próg mieszkania Flintówny. Dziewczyna w dalszym ciągu leżała w łóżku. Na jej pościeli widoczna była świeża krew. Zapytana o to, co się stało, wytłumaczyła się kobiecą przypadłością. To właśnie tego dnia, godzinę później, w mieszkaniu Flintówny pojawił się dozorca, prosząc o klucz do piwnicy. Po rozmowie z Goldberżanką Dąbrowski przypuszczał, że powodem nagłego zasłabnięcia Flintówny mógł być poród. Ale jej kuzynka kategorycznie temu zaprzeczyła. Widywała się z Idessą codziennie i nie zauważyła żadnych objawów, które świadczyłyby o tym, iż dziewczyna jest w ciąży. A przecież dziewczyny pracowały razem i to dość ciężko, ponieważ, tak jak wspomniałam, prowadziły sklepy z warzywami. Nie raz i nie dwa trzeba było przerzucać ciężkie skrzynki, z czym Idessa zapewne nie poradziłaby sobie, gdyby była w stanie odmiennym. Skonfrontowani sąsiedzi potwierdzili słowa Goldberżanki. Sąsiadki zeznawały wyjątkowo przychylnie na temat młodej Żydówki, a żadna z nich nie zauważyła, aby Idessa była w ciąży. Dąbrowski jednak nie zamierzał odpuszczać. Wszystko bowiem wskazywało na to, że Flintówna niedawno urodziła i to właśnie ona mogła być matką zamordowanego chłopca. Poszlak przeciwko dziewczynie było zbyt wiele, dlatego też posterunkowy postanowił zaprowadzić podejrzaną do szpitala, gdzie oględziny lekarskie miały potwierdzić lub zaprzeczyć niedawnej ciąży. Lekarz badający Idessę potwierdził, iż dziewczyna w niedawnym czasie musiała odbyć poród. Tym samym przypuszczenia co do popełnionego przez nią dzieciobójstwa nabrały realnego charakteru. Flintówna, gdy tylko jej stan uległ poprawie, została aresztowana. W toku śledztwa przyznała, że to ona była matką odnalezionego chłopca. Ukrywała ciążę przez cały czas jej trwania, nikomu nie przyznając się do swojego odmiennego stanu. Zrobiła tak, ponieważ obawiała się hańby, wykluczenia ze społeczeństwa i wytykania palcami. Miała zaledwie 19 lat, dopiero co weszła w dorosłość. Przed nią było jeszcze całe życie, a jako matka nieślubnego dziecka do końca swoich dni musiałaby żyć z piętnem.
W tym miejscu chciałabym Wam przypomnieć, że Żydówki, które zachodziły w niechcianą pozamałżeńską ciążę, były jeszcze bardziej szykanowane niż Polki. Nie będę się tutaj za bardzo na ten temat rozwodzić, dokładniej omówiłam już ten wątek jakiś czas temu w podcaście, który dotyczył postaci Fagi Noskinowej. Jeżeli nie słuchaliście tego materiału, a chcielibyście dowiedzieć się czegoś więcej na temat nieślubnych dzieci w kulturze żydowskiej, to oczywiście serdecznie Was zachęcam do zapoznania się z historią Noskinowej. W prawym górnym rogu powinnam zostawić Wam odnośnik do tego materiału. Flintówna jednak przekonuje, że nie zamordowała dziecka. Podrzuciła je w suterenie, ale tylko dlatego, że obawiała się hańby i według jej relacji chłopiec miał urodzić się martwy. Policja nie wierzyła jednak w jej zeznanie. Jeżeli niemowlę nie żyło w chwili przyjścia na świat, to dlaczego chłopiec miał przecięte gardło? Jeżeli nie zrobiła tego matka chłopca, no to kto inny? Według zeznań świadków poród nastąpił najpewniej w nocy, tuż po tym, jak Flintówna wróciła z Goldberżanką do mieszkania. Kiedy kuzynka Idessy odwiedziła ją kolejnego dnia, łóżko Flintówny było już pokryte krwią, a klucz do piwnicy, zresztą tej samej, z której Goldberżanka poprzedniego wieczoru przyniosła pomarańcze, nagle się zagubił. Następnego dnia doszło do odnalezienia ciała chłopca. Drzwi nadal były zamknięte, a brat dozorcy dostał się do środka tylko dlatego, że wyważył zamek. Według tych ustaleń to jedynie Flintówna miała dostęp do piwnicy i tylko ona mogła dokonać morderstwa. Młoda dziewczyna pod naporem dowodów przyznaje się, że to ona była odpowiedzialna za śmierć swojego dziecka. Zeznając, wpada w histerię. Opowiada śledczym swoją dramatyczną historię. Jako 18-letnia dziewczyna została wykorzystana seksualnie przez swojego pracodawcę. Jak się wkrótce okazało, efektem była niechciana ciąża. Dziewczyna wiedziała, że nie chce wychowywać dziecka swojego oprawcy, że jeżeli je urodzi, to już nigdy nie będzie mogła normalnie żyć. A jej były pracodawca nie poniesie z tego tytułu żadnych konsekwencji i żadnej odpowiedzialności. To ona zostanie wykluczona ze społeczeństwa, to na jej barki spadnie wychowanie dziecka, którego ojciec ją skrzywdził, to jej dziecko będzie wytykane palcami, a ona najprawdopodobniej nigdy nie będzie w stanie ułożyć sobie życia. Dlatego też ukrywała ciążę przed najbliższym otoczeniem, a kiedy poczuła, że zbliża się rozwiązanie, zeszła do piwnicy. Wiedziała, że tam nikt nie usłyszy jej krzyków. Nadal jednak twierdziła, że chociaż była odpowiedzialna za śmierć chłopca, to nie zabiła go intencjonalnie. Flintówna dowodziła, że dziecko zmarło ze względu na to, iż poród nastąpił w wyjątkowo trudnych warunkach w zimnej i ciemnej piwnicy. Ona sama była tak osłabiona porodem, że nie była w stanie ratować swojego dziecka. Kiedy zorientowała się, że chłopiec nie żyje, włożyła jego ciało w jutowy worek, który przewiązała sznurkiem. Nie mając siły na to, by ukryć dokładniej zwłoki, zostawiła worek na środku piwnicy. Obiecała sobie, że uprzątnie wszystko, kiedy tylko dojdzie do siebie. Do tego czasu planowała ukrywać klucz do piwnicy tak, by nikt przypadkiem nie natknął się na pozostawione przez nią zwłoki noworodka. Nie spodziewała się jednak, że do tego czasu dozorca postanowi wyważyć drzwi, a tym samym ciało jej synka zostanie odkryte. Zeznania Flintówny nie pokrywały się z ustaleniami biegłego patologa. Podczas sekcji zwłok jednoznacznie określono przyczynę zgonu niemowlęcia. Noworodek zginął na skutek zadanej rany ciętej na wysokości tchawicy. Wykluczono, aby przyczyną zgonu było zaduszenie podczas akcji porodowej, wychłodzenie czy inne urazy. Śmierć nowonarodzonego chłopca nastąpiła w wyniku działania osób trzecich, a tym samym jego matka kłamie. Intencjonalnie podcięła chłopcu gardło, wiedząc, że tym samym doprowadzi do jego śmierci. Akt oskarżenia zarzucał morderczyni, która pomimo ukończenia 19 lat przez prasę była nazywana młodocianą, że swojej zbrodni dokonała z pełnym wyrafinowaniem.
dzieciobójczyni miała urodzić dziecko w pełni zdrowe i z premedytacją podciąć chłopcu gardło. Po fakcie, jak gdyby nigdy nic, wrzuciła ciało noworodka do worka, jak nic nieznaczące śmieci, które przecież kiedyś w końcu uprzątnie. Obrońca oskarżonej, mecenas Gabriel Levin, przedstawił Flintówne jako osobę poszkodowaną w tej całej sprawie. Wyciągnął na wierzch wszystkie momenty przemawiające na korzyść oskarżonej. Jej nieposzlakowaną opinię, młody wiek oraz fakt, iż dziecko zostało poczęte w wyniku wykorzystania seksualnego. Sąd przychylił się tutaj ku wnioskom obrony, skazując Idessę Flint na karę 2 lat pozbawienia wolności w zawieszeniu na 5 lat. I teraz pewnie część z Was przyklaśnie, mówiąc, że przecież sąd zachował się bardzo racjonalnie, a kobiety w tamtych czasach musiały uciekać się do naprawdę różnych metod, niekiedy właśnie tak drastycznych, żeby móc normalnie żyć. Inni z kolei tutaj oburzą się na tak niski wyrok za odebrania życia niewinnemu dziecku. Niezależnie od tego, do której grupy należycie, stwierdziłam, że ta sprawa jest idealna do tego, by nieco rozjaśnić Wam, dlaczego właśnie Idessa otrzymała tak niski wyrok i czym to było spowodowane. Zanim jednak wyłączycie materiał, bo nie chcę Wam się słuchać przynudzania o prawie, które funkcjonowało 100 lat temu, to chciałam powiedzieć, że oczywiście wszystko będzie poparte inną, bardzo głośną sprawą dwudziestolecia międzywojennego, która również dotyczyła dzieciobójstwa. Co prawda o samej sprawie wiadomo niewiele, natomiast wyrok, który wydał sąd, poruszył społeczeństwo do tego stopnia, że nagle pisały o niej wszystkie gazety. Dokładniej mówiąc, przybliżę Wam nieco sprawę Furdynówny, która 5 lat wcześniej, czyli w roku 1930, zamordowała swoje 5-miesięczne niemowlę. Co popchnęło ją do tak drastycznych czynów i dlaczego to akurat ta sprawa wywołała taką burzę w państwie polskim? Już Wam mówię. Z początkiem czerwca 1930 roku przed Sądem Trybunału Przysięgłych w Krakowie odbyła się rozprawa przeciwko służącej spod Mielca, Józefie Furdynównie. Kim była Józefa? Nikim, kto jakoś szczególnie wyróżniałby się na tle tamtych czasów. Furdynówna zatrudniona była jako służąca w jednym z gospodarstw domowych i można stwierdzić, że początkowo jej życie biegło takim normalnym tokiem, oczywiście jak na tamte realia. Ale tok ten został zaburzony w czasie, kiedy Furdynówna zachodzi w ciążę. Nie do końca wiadomo, skąd ta ciąża się wzięła. Znaczy, Furdynówna na pewno wiedziała, natomiast my tego nie wiemy, ponieważ prasa jakoś o tym za bardzo nie informowała. Na pewno dzienniki donosiły, iż dziecko Furdynówny było owocem hańby. Józefa mogła więc być ofiarą wykorzystania, ale też równie dobrze mogła przecież zostać porzucona przez swojego kochanka, co też w tamtych czasach uznawane było jako plama na honorze. No bo wiecie, kto to widział, by kobieta odbywała stosunki pozamałżeńskie? Gazety wprost nazywają ją, tutaj cytat, kobietą uwiedzioną, opuszczoną i nieszczęśliwą, czyli jednak bardziej skłaniałabym się tutaj ku wersji, iż Józefa nawiązała z kimś jakiś taki gorący romans. Jednak kiedy jej kochanek dowiedział się o ciąży, no to czmychnął i tyle go widzieli. Ważne w tej historii jest to, że Furdynówna, w odróżnieniu od Flintówny, kiedy dowiedziała się o ciąży, to chciała zachować swoje dziecko, urodziła je, początkowo pielęgnowała, chociaż ze wszystkim została sama, no i nie oszukujmy się, na pewno było jej bardzo ciężko. Chciała je wychować, chciała zapewnić mu godziwe życie, ale sytuacja skomplikowała się, kiedy Józefa właśnie ze względu na to, że została matką, została wyrzucona z pracy. A skoro straciła pracę, to i straciła dach nad głową.
tutaj przypominam również, że większość kobiet, która pracowała w charakterze gosposi i służącej, zazwyczaj mieszkała wraz ze swoimi pracodawcami. Dlatego też zwykle była to kobieta niezamężna, nieposiadająca dzieci, żeby mogła się w całości poświęcić pracy na gospodarstwie swoich pracodawców. Znaczy, no nie na gospodarstwie, bo oczywiście roli to na nią uprawiała. Chodzi mi tutaj raczej o gospodarstwo domowe. Józefa, która straciła dach nad głową, tułała się od wioski do wioski z dzieckiem na ręku, sypiała po okolicznych rowach, nie wiadomo z czego się utrzymywała, prawdopodobnie żebrała. W końcu, wiedziona głodem i nędzą, najprawdopodobniej doszła do wniosku, że nie jest w stanie uratować siebie i dziecka. Być może wykonała w głowie prosty, aczkolwiek bardzo trudny rachunek, i zrozumiała, że albo poświęci życie swoje i dziecka, albo jedynie dziecka. Wiedząc, że wybiera między złem, a jeszcze gorszym złem, zdecydowała się poświęcić swoje dziecko. Dwa dni później w okolicznym rowie przechodzień odnalazł ciało 5-miesięcznego dziecka. Z tego co pamiętam, najprawdopodobniej była to dziewczynka, ale nie chcę was tutaj wprowadzać w błąd. Niemowlak zmarł z powodu zapchania dróg oddechowych. Dosyć szybko powiązano martwe niemowlę z postacią Józefy Furdynówny, ponieważ kobieta żyjąca z małym dzieckiem życiem włóczęgowskim raczej rzucała się w oczy, zwłaszcza że Furdynówna nie żyła w jakimś wielkim mieście, tylko raczej tułała się po okolicznych wsiach. Furdynówna została dość szybko ujęta i postawiona w akt oskarżenia. To mogła być jedna z wielu spraw dotyczących dzieciobójstwa. Nie muszę wam chyba tutaj przypominać, że antykoncepcja 100 lat temu raczej nie była zbyt popularna, a kobiety zwykle pozostawione same sobie radziły sobie w bardzo różny sposób z problemem, oczywiście problemem w cudzysłowie. Sprawy o dzieciobójstwo zdarzały się więc dość często. Jedne z kobiet korzystały z usług tzw. fabrykantek aniołów, inne, tak jak Furdynówna, nie mając pieniędzy, mordowały dzieci własnymi rękami. Ale ta sprawa różniła się od innych. I nie dlatego, że Furdynówna zamordowała swoje dziecko wiedziona głodem i nędzą, ale dlatego, że ława przysięgłych uznała Furdynównę za winną dokonania zbrodni, co jeszcze aż tak nie dziwi, no bo faktycznie Furdynówna dokonała morderstwa, ale wyrok wydany w tej sprawie bardzo bulwersował społeczeństwo. Jaki wyrok usłyszała Furdynówna? Józefa Furdynówna została skazana na karę śmierci przez powieszenie. Jak kuriozalny był to werdykt, to chyba nie muszę wam tłumaczyć, bo nawet wy go rozumiecie, ale miał oczywiście swoje podłoże. W roku 1930 Polska była jeszcze podzielona na tak zwane dwie strefy. Od Małopolski na zachód prawo było wyjątkowo surowe, a za każdą zbrodnię morderstwa powszechnie stosowano karę śmierci. Natomiast w byłym zaborze rosyjskim prawo było zdecydowanie bardziej pobłażliwe. Kara śmierci oczywiście również istniała, co wiecie z moich materiałów, ale kodeks karny nie przewidywał orzekania jej w sprawach kryminalnych. Zresztą dosyć dobrze widać to w moim materiale na temat napadu przy ulicy Foksal 17. Nie chcę wam zdradzać szczegółów, ale tam, aby sprawcy zbrodni mogli usłyszeć wyrok śmierci, to prokurator musiał im udowodnić, że swojej zbrodni dokonali ze względu na zaplanowany rabunek. Gdyby ich ofiara została zamordowana z innych pobudek, to najwyższy wymiar kary, który by im przysługiwał, to była kara dożywotniego pozbawienia wolności. Kara śmierci była orzekana dosyć rzadko i zwykle skazywano na nią jedynie zbrodniarzy politycznych. Oczywiście Polska już od roku 1918 dążyła do ujednolicenia prawa w całym państwie polskim, jednak odbywało się to stopniowo. Innymi słowy, Furdynówna miała po prostu pecha, że jej sprawa była rozpatrywana właśnie przez Sąd Przysięgłych w Krakowie. Flintówna natomiast, chociaż w moim osobistym odczuciu jej zbrodnia była zdecydowanie bardziej wyrafinowana i zaplanowana, to miała to szczęście, że była sądzona według prawa obowiązującego na terenach starego zaboru rosyjskiego.
to właśnie na terenie chociażby Warszawy czy Łodzi funkcjonowały te osławione urlopy zdrowotne, które przysługiwały nawet najgorszym zbrodniarzom. Tak chociażby na taki urlop wyszedł Hipek Wariat oraz Blacharz z Łodzi. Każdy z nich podczas urlopu, który rzekomo miał być poświęcony na poprawę ich stanu zdrowotnego, dopuścił się zbrodni. O obu sprawach zresztą opowiadałam Wam na kanale, więc gdyby ktoś chciał się z nimi zapoznać, to oczywiście zapraszam do wysłuchania wcześniejszych materiałów. To właśnie przypadek Furdynówny zmobilizował obywateli do tego, by zaprotestować przeciwko obowiązującemu prawu. Protestantom nie chodziło oczywiście jedynie o ujednolicenie prawa w całym państwie, ale również o podniesienie statusu kobiety, która, co tu dużo mówić, za wiele w państwie nie znaczyła. Dnia 6 lutego 1928 roku weszło w życie prawo o ustroju sądów powszechnych. Artykuł 214 mówił o tym, że obowiązki sędziego przysięgłego może sprawować jedynie mężczyzna. Oczywiście były tam również zapisy o tym, iż mężczyzna ten musi mieć obywatelstwo polskie, posiadać pełnię praw obywatelskich i tam parę innych rzeczy, ale nie chcę Was nimi zanudzać, ponieważ to właśnie zapis o płci wywołał tutaj burzę. Wprowadzenie artykułu 214 argumentowano tym, iż kobiety są zbyt wrażliwe na krzywdę ludzką, a tym samym nie byłyby w stanie wydać słusznego, obiektywnego werdyktu. Twierdzono, że kobiety są zbyt sentymentalne i płytkie. Kuriozum tej sytuacji polegało na tym, że dobrze wykształcona kobieta, chociażby prawniczka, według tego prawa znaczyła mniej niż zwykły, niewykształcony robotnik. W roku 1928 zapis ten przeszedł bez większego echa, ale za to w roku 1930, po rozprawie przeciwko Furdynównie, zawrzało i to ostro. Organizacje kobiece podniosły lament, że o życiu kobiety decyduje ława przysięgłych, która jest złożona z samych mężczyzn. Mężczyzn, którzy nie mogą tak naprawdę wiedzieć, jak wygląda życie kobiety, która jest porzucona, samotnie wychowuje dziecko, która z racji posiadania potomstwa nie może znaleźć zatrudnienia i jednocześnie traci dach nad głową, zostaje ze wszystkim sama. Tak naprawdę nikt prócz kobiety nie mógł czuć tego, co ona czuła. Być może gdyby na ławie przysięgłych znalazły się właśnie kobiety, to werdykt ten wyglądałby zupełnie inaczej. Kobieta, która już raz powiła dziecko, która wraca do swojego domu i patrzy na swoje dzieci, jest w stanie mocniej zrozumieć dramat, jaki mógł rozgrywać się w głowie innej kobiety. Kobiety, która postanowiła zgładzić swoje dziecko. Dziecko, o które dbała i najpewniej kochała, a które zabiła pod ciężarem głodu i nędzy. Na czele protestujących stanął klub polityczny kobiet postępowych. Dzienniki zdecydowały się na przedrukowanie protestu, którego kawałek zaraz Wam przytoczę. Klub polityczny kobiet postępowych i podpisane organizacje społeczne zakładają kategoryczny protest przeciwko dalszemu tolerowaniu przez społeczeństwo i państwo polskie ustaw i procedury sądowej, które pozwalają nie tylko na karę śmierci w ogóle, ale na skazywanie wyłącznie kobiety na ponoszenie całej odpowiedzialności w sprawach, w których rozum, poczucie ludzkości i sprawiedliwości wykazują oczywistą odpowiedzialność dwojga ludzi – kobiety i mężczyzny. Kobietom postępowym chodziło chociażby o to, żeby znieść całą odpowiedzialność z kobiety za wychowywanie dziecka, a również pociągnąć do odpowiedzialności mężczyznę, który spłodził to dziecko. Uznawano, że to jest wysoce niestosowne, że to właśnie kobieta musi wychowywać dziecko sama, musi ułożyć na jego utrzymanie, a mężczyzna żyje sobie jak gdyby nigdy nic i na dziecko nawet nie łoży pieniędzy. Stanowisko kobiet postępowych popierał również autor Piekła Kobiet, Tadeusz Bojrzeleński, który dość często gościł w swoich felietonach na łamach prasy, pisząc o tragicznym losie kobiet, które są niemal ubezwłasnowolnione przez państwo i prawo. Jeżeli ktokolwiek nie miał styczności z felietonami Bojrzeleńskiego, to oczywiście serdecznie je polecam. Myślę, że zdziwicie się, jak bardzo niektóre z nich są wciąż aktualne. Klub polityczny kobiet postępowych wnosił cztery główne postulaty.
Klub żądał ustanowienia prawa dochodzenia ojcostwa i wypływających zeń skutków prawnych, moralnych i materialnych dla dziecka. Po drugie, żądano szerzenia zasad świadomego macierzyństwa. Po trzecie, dopuszczenia kobiet do sądów przysięgłych i wreszcie po czwarte, zniesienia kary śmierci w polskim kodeksie karnym. Do akcji przyłączało się coraz więcej organizacji, a skala protestu była ogromna. Czy protest ten w ogóle odniósł sukces? I tak, i nie. Odezwa organizacji kobiecych zwróciła uwagę społeczeństwa, które zaczęło zastanawiać się nad losem kobiet. Zyskała też na tym sama Furdynówna, która została ułaskawiona na mocy reskryptu prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Kara śmierci została jej zamieniona na zaledwie 3 lata więzienia. Czy postulaty Klubu Politycznego Kobiet Postępowych wzięto pod uwagę? No niestety nie bardzo. Kobiety nie mogły pełnić funkcji sędziego przysięgłego aż do 1938 roku. I nie dlatego, że później uzyskały takie prawo, a dlatego, że w Polsce zniesiono funkcjonowanie sądów przysięgłych. Skoro protest nie odniósł skutku, to czy warto było protestować? Zdecydowanie tak. Choć Furdynówna była tutaj jedynie pretekstem do podniesienia larum, to dzięki tej całej wrzawie kobieta nie została stracona, a 5 lat później Idessa Flint uzyskała karę w zawieszeniu. Oczywiście w prasie nadal pojawiały się głosy napiętnujące Furdynównę i uważające, że kobieta dopuściła się najokrutniejszej możliwej zbrodni, ponieważ zamordowała swoje własne dziecko. Dziecko, które powinna chronić, dla którego była jedyną opoką i takim bezpiecznym miejscem. Podnoszono, że moralność ludzka nakazuje, by społeczeństwo polskie czuło się w obowiązku, by bronić tych dzieci, które chociaż zrodzone były z hańby, no to przecież w przyszłości mogły stać się przykładnymi obywatelami państwa. Szkoda jedynie, że ta sama moralność państwa nie przewidywała pomocy dla samotnych matek bez dachu nad głową, które nie miały jak wykarmić nie tylko siebie, ale również tych biednych, poszkodowanych dzieci. Pozwólcie, że dzisiejszy odcinek zakończę nietypowo, ponieważ nie swoimi własnymi słowami, a właśnie kawałkiem felietonu Tadeusza Boja-Żeleńskiego. Myślę, że idealnie podsumują one dzisiejszy materiał. Ale skoro to jest wasza moralność i niechże was gęś kopnie, pozwólcie mi nadal zostać niemoralnym.